Program pokazuje, jak wielką siłę ma morski żywioł. Trzęsienie ziemi w Japonii przypomniało nam, że w obliczu jego potęgi jesteśmy równi. Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar. Jest tajną bronią oceanu. Nieokiełznanym żywiołem, który okalecza. Ból, odrętwienie i utrata czucia. Miażdży. Sygnał się urwał. I zabija w ułamku sekundy. Nie ma czasu na reakcję. Każda z pięciu stref głębokości jest bardziej niebezpieczna od poprzedniej. Na głębokości 11 km woda napiera z ogromną siłą. Nic nie może się oprzeć ciśnieniu. Podwodny wszechświat. Wśród wszystkich planet w znanym wszechświecie Ziemia jest wyjątkowa, ponieważ w dużej mierze pokryta jest wodą. Około 70% jej powierzchni zajmuje ocean. O średniej głębokości 3700 metrów. Patrząc z kosmosu, można odnieść wrażenie, że planeta Ziemia powinna być nazwana oceanem. Skorupę ziemską okrywa płaszcz wodny o objętości 1,338 mln km². W formie kuli byłby 3 razy mniejszy od Księżyca. Metr sześcienny wody morskiej waży około 1 tony. Łączna masa wody w morzach i oceanach wynosi około 1,5 tryliarda kilogramów. Jej ciężar, czyli ciśnienie, jest jedną z największych przeszkód w badaniach podwodnego świata. A dla istot lądowych stanowi śmiertelne zagrożenie. Im głębiej, tym więcej wody jest nad nami, a to znaczy, że napiera na nas większy ciężar. Wyróżnia się 5 stref głębinowych. Każda kolejna, położona niżej, jest ciemniejsza i chłodniejsza od poprzedniej. Na dnie oceanu, 11 km pod powierzchnią, warunki są ekstremalne. Na tej głębokości ciśnienie wody wynosi 1,2 tony na centymetr kwadratowy. To daje do myślenia. Czy cokolwiek może tam przeżyć? Aby odkryć tajemnice działających pod wodą potężnych sił, zejdźmy na dno oceanu, eksplorując każdą ze stref. Strefa pierwsza. Epipelagial. Nazywana także strefą naświetloną. Zamieszkuje ją większość morskich stworzeń. Nawet tutaj, w stosunkowo płytkich i z pozoru bezpiecznych wodach, ciśnienie może być zdradliwe. Dla niedoświadczonego nurka pierwsze 10 metrów stanowi największe niebezpieczeństwo. W latach 40. Jacques Cousteau był pionierem nurkowania z akwalungiem. Dopiero wtedy zaczęliśmy odkrywać tajemnice oceanów. Prowadzimy badania od 100 lat. Dopiero zaczynamy poznawać, co kryje się w głębinach oceanów. Nie każdy nurek w pełni zdaje sobie sprawę, jak groźne może być ciśnienie wody, nawet tuż pod powierzchnią. Przed kilkoma laty dwaj bracia nurkowali u wybrzeży Florida Keys. Razem chodziliśmy na kurs. 6 lat wcześniej wyrobiliśmy licencję i od tego czasu organizowaliśmy krótkie wypady. Nurkowanie było dla nas rodzinną rozrywką. Andrew Divliger oraz jego brat bliźniak Matthew zamierzali spędzić dzień nurkując w pobliżu wraku.
Schodziliśmy powoli. Widoczność była znakomita. Woda czysta. Idealne warunki. Jednak tuż pod powierzchnią wody ciśnienie gwałtownie się zmienia. Na poziomie morza ciśnienie ma wartość jednej atmosfery. Wystarczy spojrzeć w niebo albo na szczyt olbrzymiej góry. Słup powietrza, który ogarniamy wzrokiem, wywiera ciśnienie jednej atmosfery. Jej wartość odpowiada naciskowi 1 kg na centymetr kwadratowy. Tyle waży słup powietrza atmosferycznego na Ziemi. Woda jest 800 razy cięższa od powietrza. A zatem ciężar kilkunastu kilometrów powietrza jest równy ciężarowi wody o głębokości zaledwie 10 metrów. Najtrudniej przyzwyczaić się do przebywania właśnie na tej głębokości. Wiedziałem, że trzeba schodzić powoli, żeby kompensować różnicę ciśnienia. Gdy nurek schodzi głębiej, ciśnienie wody powoduje sprężanie powietrza wewnątrz ciała. Podczas nurkowania z wstrzymywanym oddechem, wraz ze wzrostem ciśnienia, płuca byłyby ściskane coraz bardziej, aż zmieniłyby się w krwawą papkę. Reduktor dostarcza powietrze pod takim samym ciśnieniem jak otaczającej wody. Dzięki niemu można swobodnie nurkować. Andrew i Matthew zeszli na głębokość 40 metrów, gdzie ciśnienie wynosi 4 atmosfery. Odpowiednik nacisku 4 kul do kręgli na 1 cal kwadratowy ciała. Pływaliśmy wokół wraku. Widoczność była doskonała. Świetne warunki do nurkowania. Bracia oddychali sprężonym powietrzem, ale każda minuta pod wodą miała swoje konsekwencje. Gdy nurek oddycha mieszanką z butli, płuca wystawione są na większe ciśnienie, co oznacza we krwi więcej cząsteczek gazu. Jedynym sposobem, żeby bezpiecznie się ich pozbyć, jest dekompresja podczas wynurzania. Brat dał znak do wynurzenia. Nurkowaliśmy razem od 6 lat. To zejście nie różniło się niczym od poprzednich. Uznałem, że widocznie już czas wypłynąć na powierzchnię. W pewnej chwili rozejrzałem się, ale w pobliżu nie było Matthew. Spojrzałem do góry i zauważyłem go blisko powierzchni. Matthew wynurzał się za szybko. Przy wynurzaniu się cząsteczki sprężonego powietrza rozszerzają się. Aby uniknąć zatoru, trzeba wynurzać się powoli, żeby stopniowo pozbywać się z płuc cząsteczek sprężonego powietrza. Na pokładzie łodzi Matthew miał kłopoty z oddychaniem. Objawy zbyt szybkiej dekompresji mogą być różne. Ból, odrętwienie, utrata czucia. Paraliż, zator tętniczy, utrata przytomności, zapaść i śmierć. Ciało ludzkie źle reaguje na nagłe zmiany ciśnienia. Tak zwana choroba Kessonowa jest efektem rewolucji przemysłowej. Pierwsze przypadki zaobserwowano u górników pracujących w kesonach, czyli wielkich skrzyniach używanych do wypompowywania wody z kopalni. Im głębiej schodzono, tym poważniejsze pojawiały się dolegliwości. Były także przypadki śmiertelne. Wciąż nie wiemy wszystkiego o wpływie ciśnienia na organizm człowieka, ale naukowcy znają podstawową zasadę. Można ją wyjaśnić na przykładzie butelki z gazowaną wodą.
Przed jej otwarciem nie widać wewnątrz żadnych bąbelków. W wodzie rozpuszczony jest dwutlenek węgla. Po otwarciu butelki słychać charakterystyczny syk. Dopiero wtedy pojawiają się bąbelki. Cząsteczki gazu próbują znaleźć nowy punkt równowagi z powodu zmiany ciśnienia. Temu właśnie ma zapobiegać powolna dekompresja przy wynurzaniu. Dla Matthew było za późno. W jego krwi było już pełno bąbelków. W obrębie epipelagiatu, pierwszej z pięciu stref głębokości, dochodzi do największej liczby wypadków. Gdy bracia Andrew i Matthew Divligerowie wynurzyli się, obaj podejrzewali, że stało się coś złego. Nie wiedziałem, co robić. Matthew nie mógł ustać na nogach. Spazmatycznie łapał oddech. Przeraziłem się. Wezwaliśmy Straż Wybrzeża i pognaliśmy do portu. Pęcherzyki powietrza w krwiobiegu Matthew mogły spowodować zator. Jeśli do przewodów silniku dostanie się powietrze, dopływ paliwa zostanie przerwany. Jeżeli krew nie może krążyć po organizmie, człowiek szybko umiera. Po 45 minutach Matthew znalazł się w szpitalu. Lekarze musieli sztucznie zlikwidować pęcherzyki w naczyniach krwionośnych. Jak? Przy pomocy ciśnienia. Zapewnili mu powolną dekompresję. Matthew został umieszczony w komorze hiperbarycznej. Ciśnienie w jej wnętrzu podwyższono do 3 atmosfer. Jeśli nie przeprowadzi się dekompresji, pęcherzyki zaczynają odkładać się w stawach, a później w kręgosłupie i innych częściach ciała, powodując dodatkowe uszkodzenia. Matthew przebywał w komorze 2 dni. Potem kolejne 3. Ale nie było poprawy. W większości przypadków symptomy szybko ustępują. Lecz tym razem było inaczej. Porządnie się wystraszyłem. Nawet lekarze byli zaniepokojeni. Po 5 dniach nastąpił przełom. Matthew przeżył, ale zapłacił wysoką cenę. Spędziłem w komorze 5 dni, w 5-godzinnych sesjach. Ostatniego dnia nadal nie mogłem poruszać nogami. Nie odzyskałem czucia. Wtedy lekarz powiedział: Matthew został sparaliżowany. Tylko częściowo odzyskał władzę w nogach. Miał pecha. Zaledwie 2% nurków zapada na chorobę Kessonowa. Przypadki nieodwracalnych uszkodzeń są jeszcze rzadsze. Nabrałem większego szacunku dla potęgi morza. Nie zdawałem sobie sprawy, jak zabójcze może być ciśnienie. Nie można go lekceważyć. Matthew ledwo przeżył wypadek w najpłytszej strefie. Jaki wpływ na nasze ciało ma ciśnienie w następnej? Mezopelagial, zwany strefą zmierzchu. Ponieważ głębiej nie dociera promieniowanie słoneczne. Rozciąga się od głębokości 200 do 1000 metrów. Ciśnienie wzrasta do 102 atmosfer, co odpowiada naciskowi 2 kładów na 1 cal kwadratowy ciała. Na tej głębokości ilość tlenu w wodzie jest ograniczona, co ujemnie wpływa na liczebność fauny. Aby zbadać tę strefę, potrzebny był zupełnie inny sprzęt do nurkowania.
W latach 60. naukowcy z Instytutu Medycyny Marynarki Wojennej przeprowadzili eksperyment z wykorzystaniem organizmu człowieka w charakterze gąbki. Sucha gąbka w kontakcie z wodą będzie zwiększać objętość aż do całkowitego nasączenia. Wówczas przestanie chłonąć wodę. Uznano, że podobny efekt można osiągnąć z ciałem człowieka. Podczas tak zwanego nurkowania saturowanego, nurek zostaje wcześniej poddany ciśnieniu równemu ciśnieniu wody na danej głębokości. Na powierzchni nurkowie przechodzą kompresję wewnątrz specjalnej komory. Uszy się zatykają. Czuje się niemal każdą ściskaną chrząstkę. Zależnie od głębokości roboczej, taka kompresja może trwać nawet 6 godzin. Ale później można normalnie funkcjonować pod wodą. Po zakończonej saturacji nurkowie opuszczani są pod powierzchnię w tak zwanym dzwonie. Po dotarciu na dno lub odpowiednią głębokość można otworzyć właz, a woda nie będzie się wlewać, ponieważ nie ma różnicy ciśnień. W takich warunkach można przebywać pod wodą nawet miesiąc, a okres dekompresji pozostaje niezmienny. Jeśli nurek nie zmienia głębokości, na jakiej pracuje, na zakończenie miesięcznej wyprawy musi poddać się 5-dniowej dekompresji, eliminując konieczność czasochłonnej operacji po każdym nurkowaniu. Od początku eksperymentów z nurkowaniem saturowanym trwał wyścig, na jaką głębokość można bezpiecznie zejść. Na przełomie lat 60. i 70. obowiązywała wolna amerykanka. Było sporo wypadków, także śmiertelnych. Pod koniec lat 70. rekordowym było zejście na głębokość 300 metrów. W 1981 roku zespół naukowców z Uniwersytetu Duke w Karolinie Północnej przeprowadził w ramach projektu Atlantis serię prób na większej głębokości. Jeśli dojdzie do awarii, lepiej mieć wszystko pod kontrolą. Przeprowadzenie eksperymentu na pełnym morzu byłoby znacznie bardziej ryzykowne. Wzniesiono ogromne laboratorium, które pełniło rolę głębinowego symulatora. W eksperymencie miało wziąć udział 3 ochotników, zamkniętych w komorze ciśnieniowej o średnicy 2 metrów. Nikt nie wiedział, jak głęboko można zejść. Kluczem do udanego nurkowania saturowanego jest ustalenie odpowiedniej mieszanki gazów. Jej użycie zapewnia możliwość dłuższego przebywania pod wodą i zejścia na większą głębokość. Powietrze, którym oddychamy na lądzie, na dużej głębokości staje się zabójcze. Azot pod ciśnieniem ma właściwości halucynogenne. Zaburza postrzeganie i może wywoływać efekty podobne do upojenia narkotykowego. Natomiast tlen pod ciśnieniem może doprowadzić do zatrucia organizmu i drgawek. Oddychając mieszanką wzbogaconą helem, nurkowie nie doświadczają negatywnych efektów ubocznych. Jednak w 1981 roku dopiero trwały prace nad jej udoskonaleniem. Nurkowie mogli schodzić bezpiecznie na głębokość nieprzekraczającą 300 metrów. Wykorzystanie helu też miało konsekwencje. Im szybciej i głębiej się schodzi, tym poważniejsze są efekty uboczne. Nadzorujący projekt dr Peter Bennett liczył na to, że w ten sposób uda się określić odpowiedni skład mieszanki do oddychania. Ochotnicy podpisywali oświadczenia, w których potwierdzali, że są świadomi ryzyka. Po długiej selekcji wybrano 3 cywilnych nurków. Dowódcą zespołu mianowano Steve'a Portera.
Wiedziałem, że eksperyment zostanie przeprowadzony przez specjalistów. Chciałem wziąć w nim udział. Tylko zanurzenie było symulowane. Ryzyko pozostawało nadal duże. W razie awarii nurkowie nie mieli szybkiej drogi ucieczki. Ich ciała były nasycone gazem pod ciśnieniem. Aby uniknąć choroby kesonowej, musieliby odczekać co najmniej 31 dni. Po dwóch próbnych zanurzeniach, między innymi na głębokość 650 metrów, zespół był gotowy do ustanowienia nowego rekordu. Steve Porter i dwaj pozostali nurkowie zostali zamknięci w komorze. Kilka metrów dalej, przy konsoli sterowniczej, stopniowo zwiększano ciśnienie. To była wyprawa w nieznane. Nie mieliśmy pojęcia, co może się wydarzyć. Trzech ochotników wzięło udział w eksperymentalnym, symulowanym nurkowaniu w głąb strefy oceanicznej zwanej mezopelagialem. Na głębokości 1000 metrów ciśnienie wzrasta do 102 atmosfer. To odpowiada naciskowi dwóch kładów na jeden cal kwadratowy ciała. Wiedzieli, że to wyprawa w nieznane. Podpisali specjalne oświadczenie, że zdają sobie sprawę z ryzyka i świadomie wyrazili zgodę. 25 października 1981 roku nurkowie w komorze symulatora rozpoczęli pierwszą fazę eksperymentu. Na 300 metrów zeszliśmy bardzo szybko. Było gorąco. Ciśnienie gwałtownie wzrastało. Niezbyt komfortowa sytuacja. Zespół Portera zszedł na większą głębokość od tej, na której zwykle pracują nurkowie. Częściowo zaczęli odczuwać efekty ciśnienia, ale na szczęście nie musieli doznawać innych wrażeń typowych dla tej głębokości. Oprócz ciśnienia największym wrogiem jest zimno. Wystarczy zdjąć rękawice, żeby od razu poczuć ból w palcach. Większą część kariery Tony Groom spędził na głębokości 182 metrów. Pracował przy naprawie platform wiertniczych na Morzu Północnym. Czułem się jak astronauta. Warunki są podobne. W kosmosie jest próżnia, a pod wodą olbrzymie ciśnienie, które tak samo ogranicza ruchy. Człowiek pracuje wolniej, a nawet jeśli nic nie robi, po kilku godzinach pod wodą jest wykończony. W laboratorium na Uniwersytecie Duke nurkowie ochotnicy przekonali się, że nawet w kontrolowanych, symulowanych warunkach wpływ ciśnienia jest przemożny. Powietrze jest tak gęste, że zatyka się nos. Trzeba oddychać przez usta. Na tej głębokości powietrze zachowuje się inaczej. Bardziej jak ciecz niż gaz. Pod wpływem ciśnienia cząsteczki gazu ulegają kompresji aż do punktu, w którym przyjmują formę ciekłą. Wystarczy się poruszyć i wziąć wdech, żeby poczuć różnicę w gęstości. Drugiego dnia Steve Porter i dwaj ochotnicy dotarli na symulowaną głębokość 650 metrów. Wszystko było w porządku. Nie mogliśmy w to uwierzyć i sądziliśmy, że granica wytrzymałości człowieka jest dużo dalej. Zaproponowałem, żebyśmy zeszli na 685 metrów. 12 dnia eksperymentu, po uzyskaniu zgody nurków, zwiększono ciśnienie do 69 atmosfer. Niemal od razu wystąpiły objawy fizyczne. Gdyby ktoś kichnął, chyba urwałoby mu głowę. Od ciśnienia wszystko nas bolało. Warunki wpływały także na równowagę psychiczną. Miałem kolorowe wizje, od których można było oszaleć. Długo się z nich otrząsałem. Hel pod ciśnieniem wywołuje drgawki u zwierząt i halucynacje u ludzi.
Pomimo efektów ubocznych, zespół Steve'a Portera spędził całą dobę na symulowanej głębokości 685 metrów. Ceną za ustanowienie nowego rekordu była dekompresja, która trwała 35 dni. Byliśmy zdani tylko na siebie. Otrzymywaliśmy zapasy przez specjalną śluzę, ale gdyby coś się stało, musielibyśmy radzić sobie sami. 4 stycznia 1982 roku eksperyment zakończył się sukcesem. Nurkowie ochotnicy ustanowili nowy rekord głębokości w symulowanym zejściu przy pełnej saturacji. Istnieją granice wytrzymałości organizmu człowieka. Dobrze, że zatrzymaliśmy się na tej głębokości. Wolałbym nie sprawdzać, co się dzieje na 900 czy 1800 metrach. To nie jest miejsce dla ludzi. Zejście poniżej granicy mezopelagialu jest niewykonalne dla człowieka. Batypelagial. Strefa nocy. Poza zasięgiem promieni słonecznych. Ciśnienie w mrocznej głębi dochodzi do 400 atmosfer. Jest to odpowiednik nacisku terenówki na 1 cal kwadratowy ciała. Na taką głębokość może dotrzeć tylko bezzałogowy aparat głębinowy. Od setek lat ludzie próbowali skonstruować łódź pływającą pod wodą. Do 1920 roku żadna nie zeszła głębiej niż 120 metrów. W latach 20. wiedza na temat oceanu była mocno ograniczona. Uważano, że w głębinach nie może istnieć życie. Woda była zbyt zimna, a ciśnienie za duże. W latach 30. miała miejsce pierwsza próba dotarcia do strefy nazywanej Batypelagialem. Podjęło ją dwóch śmiałków z ogromnymi ambicjami – William Beebe i Otis Barton. Beebe był sławnym przyrodnikiem i dyrektorem zoo w Bronxie. Pasjonował się ornitologią. We współpracy z inżynierem Otisem Bartonem skonstruowali kapsułę, która miała umożliwić im dotarcie do Batypelagialu. Nazwali ją Batysferą. To było niczym wybudowanie rakiety kosmicznej w garażu. Batysfera miała kształt kuli o średnicy poniżej 1,5 metra. Ściany o grubości 2,5 cm odlano z żeliwa. Ważyła ponad 2 tony. Miała zostać opuszczona w głębiny na stalowej linie. Pierwsze próby przeprowadzono 30 stycznia 1930 roku nieopodal Bermudów. Opuszczono ją na głębokość 450 metrów. Po wyciągnięciu jej na powierzchnię, Beebe zauważył drobny przeciek. Do środka dostała się woda pod ciśnieniem. Gdy otworzono właz, wytrysnęła na odległość 12 metrów. Test ukazał ogromną siłę ciśnienia. Śmiałkowie przekonali się, jaki czekałby ich los, gdyby znajdowali się wewnątrz batyskafu. Po 4 latach dalszych prób, włącznie z udanym zejściem na głębokość 244 metrów, Beebe i Barton udoskonalili projekt batysfery. Byli gotowi do historycznego wyczynu – zanurzenia na głębokość 800 metrów. Rozważamy scenariusze ratowania misji astronautów, ale ta była bardziej ryzykowna. Gdyby zepsuła się wyciągarka, nikt nie mógłby pomóc uwięzionym śmiałkom. Jej kształt miał zapewnić ochronę przed ciśnieniem wody. Sfera jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ na całej jej powierzchni nacisk rozkłada się równomiernie.
Dzięki zwornikowi w konstrukcji łuku most wytrzymuje duże obciążenie. Ten element przenosi siłę nacisku na boki. Jeśli przeniesiemy to w trzy wymiary, powstanie sfera. W ciągu kilku minut śmiałkowie pobili swój poprzedni rekord, schodząc poniżej 244 metrów. Im głębiej, tym mniej światła. Zstępujemy do krainy cieni, konturów i zamazanych kształtów, zamieszkanej przez dziwaczne stworzenia. Wydawały się bezcielesne i całkowicie odmienne od zwierząt lądowych. Istoty żyjące w głębinach mają ciała wypełnione płynem, pozbawione pustych przestrzeni. Batysfera zeszła na głębokość 281 metrów, ale lina wytrzymała obciążenie. Zadziwia mnie, że dotarli aż tak głęboko, daleko poza teoretyczną granicę wytrzymałości ich kapsuły. Po wynurzeniu Bibi i Barton zyskali międzynarodową sławę. O ich wyczynie gazety pisały na pierwszych stronach. William Bibi nie cieszył się jednak uznaniem poważnych naukowców. Przez wiele lat grono akademickie sceptycznie oceniało relacje obu śmiałków na temat życia w głębinach. Oczywiście nie mogli przedstawić zdjęć ani pobranych próbek. Jednakże ich wyczyn zainspirował innych badaczy. Poniżej Batypelagialu leży najgłębsza strefa oceaniczna. Abisal, rozciągający się od głębokości 4 km aż po morskie dno, pokrywające ponad połowę powierzchni skorupy ziemskiej. Dotychczas udało się sporządzić mapy ukształtowania mniej niż 1% powierzchni dna morskiego. To nie znaczy, że zdołaliśmy je zbadać. Wciąż pozostajemy w fazie eksploracji głębi oceanicznej. Podmorski robot APE został skonstruowany w Instytucie Oceanograficznym w Woods Hole. Jego zadaniem miało być skanowanie dna morskiego. Do roku 1995 jedynym sposobem zbadania strefy abisalu było użycie zdalnie sterowanych robotów. Bezzałogowy pojazd może dłużej przebywać pod wodą niż jakikolwiek inny z ludzką załogą. Może być wykorzystywany także podczas trudnych warunków pogodowych. Samodzielnie sterowany robot mógłby zejść głębiej niż urządzenie na uwięzi. Kadłub Abe'a wytrzymywał ciśnienie, jakie panuje na głębokości 6 km. Jest to odpowiednik 4-tonowego słonia, wywierającego nacisk na 1 cal kwadratowy. Skonstruowaliśmy robota wyposażonego w chwytak oraz niewielkie silniczki. Przypominał trochę statek kosmiczny Enterprise. Największym wyzwaniem konstrukcji pojazdu jest jego pływalność. Używane są do sterowania. Aby mógł się wynurzyć, potrzebne były zbiorniki balastowe. Ale powietrzne komory łatwo pękają pod wpływem ciśnienia. Musieliśmy wymyślić sposób, żeby naszemu pojazdowi zapewnić pływalność. Projektanci robota wpadli na genialny pomysł. Szklane sfery, mniej więcej tej wielkości, szkło o grubości 2 cm, miało wytrzymać ciśnienie nawet na dnie oceanu, przynajmniej w teorii. Pierwsze próby zakończyły się sukcesem. Gdy pokazaliśmy mapy wykonane przy użyciu tego robota, nasi koledzy pytali z niedowierzaniem, ile możemy się z tego dowiedzieć, chcemy jeszcze.
Przez 15 lat Abe dostarczał informacji o dotychczas niezbadanych obszarach naszej planety. W marcu 2010 roku podczas 222 misji zszedł na głębokość 3 km. W centrali sterowania wszystkie odczyty były w normie. Aż nagle... Tuż po północy Abe zamilkł. Sygnał się urwał. Zapadła cisza. W marcu 2010 roku, na głębokości 3 km, podwodny robot Abe zniknął w tajemniczych okolicznościach. Czekaliśmy kilka godzin, rozważając, co się stało i czy w tej sytuacji możemy coś zrobić. Na głębokości 3 km kadłub robota musiał wytrzymać ciśnienie 289 atmosfer, odpowiednik nacisku ciężarówki na 1 cal kwadratowy. Inżynier Tim Sheng podejrzewa, co mogło być przyczyną awarii. Pękła jedna ze szklanych sfer, które zapewniały robotowi pływalność. Po tak wielu wyprawach w głębiny w końcu nie wytrzymała. Na tej głębokości siła implozji była równa wybuchowi 5 lasek dynamitu. Nagły miejscowy wzrost ciśnienia zniszczył sąsiednią sferę, co zapoczątkowało reakcję łańcuchową. Po tak silnej implozji próżno szukać na dnie szczątków robota. W ciągu 15 lat Abe sporządził mapy 0,002% dna oceanicznego. Ale i tak nie był przygotowany, żeby sprostać warunkom panującym w najgłębszych rejonach oceanu. Strefa piąta. Hadal. Tutaj panuje bezkresna noc. Temperatura wody jest tuż ponad granicą zamarzania, a ciśnienie sięga 1000 atmosfer, odpowiednik nacisku buldożera na 1 cal kwadratowy. Strefa Hadalu obejmuje głębokie rowy w dnie oceanicznym, będące zwykle uskokami w skorupie ziemskiej lub szczelinami między płytami tektonicznymi. W miejscach, gdzie płyty nachodzą na siebie, powstają głębokie rowy w dnie morskim, odsłaniając najstarsze jego fragmenty. Dotychczas tylko dwaj ludzie, oficer amerykańskiej marynarki Don Walsh i szwajcarski inżynier Jacques Piccard, dokonali udanej próby eksploracji Hadalu. Swój podwodny pojazd nazwali Triest. Był to batyskaw, który w odróżnieniu od opuszczanej na linię batysfery posiada własny napęd. W konstrukcji przypomina nieco balon. Wykonana ze stali kabina, mająca kształt kuli o średnicy 185 cm, podwieszona była pod 15-metrowy zbiornik balastowy. Przeprowadziliśmy próbę na niewielkiej głębokości. Potem dotarliśmy na 7 km i wszystko było w porządku. Szykowaliśmy się do rekordowego zejścia. Batyskaw zanurzył się 23 stycznia 1960 roku. Pierwsza faza przebiegła bez zakłóceń. Na głębokości 6 km usłyszeliśmy głośny huk. Nie dostrzegliśmy żadnego zagrożenia, ale z drugiej strony, gdyby coś się stało, nie zdążylibyśmy nawet tego zauważyć. Przekonani, że kadłub pozostał nienaruszony, nurkowie kontynuowali zanurzenie. Wkrótce reflektory oświetliły płaskie, muliste dno, a na nim dziwne stworzenie. Zauważyliśmy rybę przypominającą halibuta. Takie ryby żyją w pobliżu dna morskiego. Z pewnością było ich tu więcej, co znaczyło, że nawet w takich głębinach istnieje życie.
po wynurzeniu zorientowali się, w jak śmiertelnym niebezpieczeństwie się znaleźli. Z tyłu włazu zobaczyłem szczelinę. Przez następne 50 lat nie wysyłano wypraw załogowych na tak dużą głębokość. Było to zbyt ryzykowne. Naukowcy z Instytutu Oceanograficznego w Woods Hole skonstruowali jednak pojazd, który dotrze na dno oceanu. Największym wyzwaniem było zneutralizowanie wpływu ciśnienia wody na głębokości 11 km. W konstrukcji EIBA wykorzystano 6 szklanych sfer. W kadłubie Nereusa jest ich 1500, ale znacznie mniejszych i wykonanych ze stopów ceramicznych. Po 6 godzinach Nereus dotarł na dno. 31 maja 2009 roku osiągnęliśmy najniższy punkt głębi Challengera. Wszyscy mogliśmy odetchnąć z ulgą. Nereus dostarczył zdjęć obcego podmorskiego świata. Na dnie oceanów też rozwija się życie. Widzieliśmy przedstawicieli co najmniej 14 gatunków, w tym zupełnie nieznane ukwiały. To jednak nic dziwnego, gdy odkrywa się niezbadane dotąd terytorium. Na dnie oceanu odkryto gorące źródła, a w ich pobliżu stworzenia przypominające najdawniejsze formy życia. Odżywiają się wyrzuconymi z głębi skorupy ziemskiej substancjami chemicznymi, siarką, metanem, w większości zabójczymi dla człowieka. Naukowcy mają nadzieję, że skoro nawet w tak ekstremalnych warunkach egzystują zwierzęta, szanse odnalezienia życia na innych planetach są o wiele wyższe. Takie odkrycie jest marzeniem każdego biologa. Dzięki niemu łatwiej możemy zrozumieć istotę życia na Ziemi i szukać go na innych planetach. Misja Nereusa stanowi dopiero początek badania głębin podwodnego wszechświata. Im więcej tajemnic odkrywamy, tym bardziej sobie uświadamiamy, jak niewiele w gruncie rzeczy wiemy. Pomimo śmiertelnego zagrożenia, ludzie kontynuują eksplorację ostatniego dziewiczego obszaru Ziemi. Inaczej traktujemy badanie kosmosu, bo każdy może nocą spojrzeć w niebo, ale mało kto ogarnia ogrom oceanu. Nie rozumiemy, w jakim stopniu właśnie od niego zależy nasze życie. Ciśnienie jest zjawiskiem niepowstrzymanym, potężnym i bezlitosnym, prawdziwą siłą przyrody. Zawsze trzeba o tym pamiętać. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Szymon Gwiazda. Czytał Paweł Bukrewicz.